wysyłka oferty. Jeżeli współpracujesz z siecią Selgros lub Żabka, możesz wysyłać informacje o nowościach produktowych w formie ofert bezpośrednio z bazy Wisebase. Aby wysłać ofertę, zaloguj się na baza.wisebase.pl, następnie wejdź w zakładkę Baza produktów, Baza dodanych opisów. Pamiętaj, że ofertę możesz wysłać tylko, jeśli przygotowana przez Ciebie karta produktowa posiada status karta gotowa. Przy wybranym produkcie kliknij akcję, wyślij ofertę. W nowym oknie wybierz sieć, wybierz odbiorcę, wpisz cenę katalogową i kliknij guzik wyślij ofertę. Możesz również wysłać ofertę z poziomu formularza karty produktowej. W tym celu wejdź w akcję, edycja, w sekcji informacje o karcie kliknij wyślij ofertę, postępując analogicznie jak za pierwszym razem. W zakładce Baza ofert masz dostęp do listy wysłanych przez Ciebie ofert. Oferta może mieć status nowa, wysłana, zaakceptowana lub odrzucona. Masowa wysyłka ofert. Aby wysłać więcej niż jedną ofertę, wejdź w zakładkę Baza produktów, Baza dodanych opisów, następnie zaznacz interesujące Cię produkty i kliknij Dodaj ofertę. Wybierz sieć, wybierz odbiorcę i kliknij w przycisk Dodaj oferty. Karty zostaną przeniesione do bazy ofert. Wejdź w bazę ofert, zaznacz jeszcze raz interesujące Cię produkty i kliknij Wyślij wybrane oferty. Wybierz odbiorcę, wpisz cenę katalogową, a na końcu kliknij Wyślij. Oferty zmienią swój status z nowe na wysłane. Co dalej dzieje się z ofertą? Sieć może zaakceptować lub odrzucić Twoją ofertę. Akceptacja odbywa się poprzez nadanie Twojemu produktowi numeru produktu w sieci. Odrzucając ofertę, sieć może dodać komentarz o konieczności poprawienia karty produktowej. Po jej skorygowaniu możesz ponownie wysłać ofertę w taki sam sposób jak za pierwszym razem. Jeśli edytujesz dane na karcie produktu, którą wysłałeś już jako ofertę, a sieć jeszcze jej nie zaakceptowała, automatycznie zmieni ona status na odrzucona. Jeśli sieć zaakceptowała ofertę, możesz ją dowolnie edytować. Aby anulować wysłaną ofertę, wybierz z menu akcję opcję Odrzuć.